objavieniami Matky Božej Fatimskej, každé rozdolené na svoje haslo. I my rozpočneme ten haslo za Ojca Świętego Benedykta XVI, bo spośród wybitnych ludzi on jest dzisiaj najbardziej atakowany. Tak samo ukazały się i w prasie, w gazety, nieprzyjemne dla niego, a to przede wszystkim, że nie przeprosił Żydów, którzy oczekiwali od niego przeproszenia. Nie spełnił wszystkich ich życzeń czy życzeń innych polityków, bo papież nie jest od tego, żeby spełniał życzenia kontrowersyjnych polityków, ale żeby głosił swoją wolę naukę Jezusa Chrystusa. Wyraził się też o murze zbudowanym przez Żydów i powiedział, że on tak zniknie, jak zniknie kiedyś mur berliński. Papież musi nauczać w imieniu Jezusa Chrystusa, tak jak Jezus, bo inaczej nie spełniałby swojej misji. I tu trzeba powiedzieć, że przez chrześcijan, przez katolików, przez wierzących, a także i przez niewierzących jest osobą szanowaną z powodu wielkiej znajomości teologii, taktu w postępowaniu, nikogo nie zdradza. A my mamy specjalny powód, czego nigdy w historii papieństwa nie było. Za wyjątkiem Jana Pawła II, że przecież my jesteśmy narodem bardzo licznym w świecie, a ten papież, tak jak Jan Paweł II, odczytuje ciepłe dla nas słowa dwa razy w tygodniu. Każdą niedzielę o godzinie 12 i każdą środę. I zwraca się do nas tak serdecznie. Czyni wszystko, żeby Ojciec Święty Jan Paweł II, którego nazywa swoim przyjacielem i który jego nazywał przyjacielem, dostąpił chwały ołtarza. Udzielał potrzebnych występ i z radością trzeba to dzisiaj podziękować Matce Bożej Fatimskiej, której tyle zawdzięczał w życiu, bo ona mu życie uratowała 13 listopada, 13 maja 1991 roku, że właśnie został ogłoszony dekret heroiczności snów, a to poważnie przybliża dane jego beatyfikacji. Tak samo, gdy chodzi o Śląsk, Ojciec Święty Benedykt XVI 17 lutego ogłosił podobny dekret heroiczności snów dla założyciela Jadwiżany, które tu pracują i w Jedzenie Legnickiej, i w Wrocławiu, i w Jedzenie Świdnickiej, w Kuli Świdnickiej, ale nade wszystko na Śląsku Opolskim i Śląsku Górnym. Pracują także na wschodzie, na Białorusi. Tak więc ogłosił Ojciec Święty również dekret heroiczności jego słów. W czasie nie mówić, żeby daty beatyfikacji były też w czasie nieodległym. Dlatego w dniu dzisiejszym podziękujmy Bogu, że mamy tak wielkiego papieża, tak bardzo inteligentnego, tak bardzo mądrego, tak bardzo pokornego i tak bardzo kochającego nas Polaków, ze względu także na to, że to Ojciec Święty, Jan Paweł II, on go sprowadził do Rzymu. Gdyby nie to, to na pewno by nie został papieżem. A tak to sprowadził go do Rzymu. W Rzymie, jako kardynał, bardzo mu pomagał rządzić kościołem i niejako Jan Paweł II przygotował go do funkcji papieskiej. Czego dowodem był